Pierwszy list świętego Piotra, rozdział piąty. Starszych, którzy są wśród Was, proszę, jako również Starszy i świadek cierpień Chrystusa, a także uczestnik chwały, która ma się objawić, paście, Boże stado, które jest przy Was, nie z przymusu, ale dobrowolnie, zgodnie z wolą Bożą, nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem. Nie nadużywajcie władzy nad powierzonymi Wam ludźmi. Lecz stańcie się wzorem dla owczarni. A gdy się objawi Najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. Również i wy, młodsi, bądźcie posłuszni starszym. Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie pokorni, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a dla pokornych jest łaskawy. Uniżcie się przed potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Powierzcie mu wszystkie swoje zmartwienia, a on zatroszczy się o was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Wasz przeciwnik diabeł krąży jak ryczący lew i szuka kogo by pożreć. Mocni wiarą stawiajcie mu opór. Wiedzcie, że takie same cierpienia muszą znosić wasi bracia w świecie. A najłaskawszy Bóg, który was powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie, po krótkich cierpieniach sam was udoskonali, umocni, utwierdzi i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki. Amen. Napisałem do Was ten krótki list przy pomocy Sylwana, którego uważam za brata godnego zaufania. Chcę Wam dodać otuchy i zapewniam, że to jest właśnie prawdziwa łaska Boża. W niej wytrwajcie. Pozdrawia Was wspólnota w Babilonie. Wybrana razem z wami, a także Marek, mój syn, przekażcie sobie wzajemnie pocałunek miłości, pokój wam wszystkim w Chrystusie. Tak się, kochani, kończy pierwszy list świętego Piotra, pierwszego papieża do, do swoich braci chrześcijan. Mamy no, tutaj długi pasus, który wszyscy, którzy odmawiają brewiarz, to go dobrze znają, bo to jest takie czytanie, które zawsze się pojawia, jak jest wspomnienie różnych świętych i do, do znudzenia wręcz po prostu. Czasami jest tak, że kilka dni z rzędu zawsze jest to starszych, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy i tak dalej. Zobaczcie, Paweł, to pi... nie Paweł, tylko Piotr tu pisze, o tym, żeby kiedy masz jakąś władzę, czy to w Kościele, tylko myślę, że to nie chodzi tylko o władzę w Kościele, to chodzi też o każdą władzę taką, taką ludzką, władzę rodziców nad dziećmi, przyjaciół nad przyjaciółmi, męża nad żoną, żony nad mężem i tak dalej. Czyli każde uzależnienie drugiego człowieka od ciebie, żeby nie nadużywać swojej władzy, czyli swojej pozycji. Bo coś możesz, bo jesteś starszy, wyżej położony, na wyższym stanowisku, w lepszej pozycji i tak dalej, którą ci daje, nie wiem, prawo, albo natura, albo cokolwiek innego, żeby nie wykorzystywać tego właśnie względem drugiego człowieka. Nawet jeżeli możesz, nawet jeżeli to jest zgodne z prawem, to żeby tego nie robić. Kani, pomyślcie dzisiaj, Taki krótki rachunek sumienia, czy gdzieś jakieś władzy nad kimś, mówię, również w takim normalnym waszym życiu codziennym, nie wykorzystujecie w jakiś zły sposób. Piotr, który sam był, no właśnie, przełożonym Kościoła pierwszym bardzo prosi, żeby tak nie robić, że tylko pokornym łaskę Bóg daje. Jeżeli ktoś się nad drugiego człowieka stawia w niedobry sposób, nie chcąc mu służyć, to takiej łaski nie otrzyma. Warto o tym pomyśleć.